Witam was, moi kochani. Jak widzicie, akurat w tym roku nie udało mi się streamować, więc chociaż wam pokażę, co udało mi się stworzyć, ponieważ każdą ewolucję, która była praktycznie dostępna, no nie od początku, bo było kilka ewolucji, które robiłem, a mogłem właśnie zrobić od razu na Polskę. Już wiem, że jeżeli to będzie w przyszłym roku, to na pewno będę robił tylko i wyłącznie Polskę, bo właśnie dałem tak na przykład Gerard Moreno. Jego wiadomo, mógłbym też ulepszać, ale no, na początku no to on razem z Lewandowskim, bo Liga Hiszpańska, to robił robotę na początku. W miarę mi pomagał, bo miał tam chyba 85, więc jak pierwszy dzień, to naprawdę to pomagało. Jak wygląda właśnie u mnie reprezentacja Polski, bo wiadomo, ja zawsze leciałem w Polskę, fajnie by było, żeby nim można było coś stworzyć. Na obecną chwilę, na ten moment, czyli mamy dzisiaj 16 stycznia, Polska jak wygląda? Wygląda całkiem ok. Mógłbym oczywiście tu wstawić jeszcze Dudka, ale no na ten moment nie mam kasy. I zresztą Bułka wydaje mi się troszeczkę też lepszy, ponieważ raz, że wychodzi do tych piłek, dwa, no dobrze broni, on no wychodzi do piłki, nie boi się podejść, coś jak Neuer chyba, co był z Lewandowskim, jak grali, to właśnie on takie robił, takie wyjścia. Wiadomo, to bramkarzem się już gra każdy sam, bo przyciska się Y, się wychodzi, to jest, inaczej to wygląda. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz skład polski? No wiadomo, Lewandowski, no to jest podstawa, jest drewnem, nie mamy takiego zawodnika. Jedyny taki zawodnik, który wiadomo się porównuje do Mbappe, na przykładu. Jedyny, wiadomo, oprócz Lewandowskiego, to jedyny taki zawodnik, który jest w miarę szybki, gibki, a la Mbappe, taki biedny Mbappe, no to wiadomo, Zieliński, nie? Tutaj jeszcze dałem mu pracowitość wysoką i on naprawdę biega, on naprawdę walczy, o dziwo, nie? I całkiem fajnie sobie radzi. Na początku był nawet w moim podstawowym składzie, wyobraźcie sobie. Tak wygląda skład polski, jeśli o to chodzi. Wiadomo, Karczewska, 91 strzałów, to już jest całkiem nieźle. Ale co z tego, jak bardzo mocno wypuszcza piłkę do przodu, bardzo łatwo je odebrać, no to tak naprawdę to nic nie zrobi. Nowak całkiem też fajne podanie, całkiem też dobrze walczy, ale no pracowitość wysoka, ale no strzały tragiczne. Pawołek do obrony na zmianę się nadaje. Podolski, no Polski niby, ale no nawet nim nie grałem za dużo, wiadomo, niby tylko na zmianę, jak się przygrywa 99 strzałów, no to tylko po to był, ale to nie był stworzony, to po prostu go wybrałem, bo Polak. Zawistowska na skrzydło, gdyby była jeszcze troszeczkę szybsza, to i walczy, i dobrze potrafi podać, 87 strzałów, całkiem fajnie sobie radzi, tylko że na przykład, jeżeli ją porównamy do Smolarka, no to Smolarek góruje, ewidentnie, nie? Tylko że Smolarek nie wraca, to jest jeden minus, a ona naprawdę nawet w obronie sobie całkiem nieźle radzi, bo jest w miarę silna. Szymański. Wydawało mi się, że będzie całkiem fajną postacią, niestety jakoś też tej gibkości, tej zwinności nie ma, gdzie wydawało mi się, że będzie. Mierzejewski, całkiem fajne też strzały, bo 87, pracowitość. Też właśnie popatrzmy na te umiejętności, które posiadają, bo wiadomo, to wszystko jest ewolucja, a więc to wygląda jak wygląda, to wam od razu pokażę. Zawistowska ma tego sporo, jeśli chodzi właśnie o umiejętności, i to robi robotę, to widać. Podolskim nie grałem, tak jak mówię, Pawolek ma przejęcie i to pomaga w środku pola w szczególności. To jest mu kompletnie niepotrzebne właśnie zagranie z wolnego, bo no strzały 83, więc lipa, ale po prostu go ulepszyłem w ten sposób, więc brałem, nie? Karczewska, tiki taka, no to w sumie do podań, bo ona też podania ma całkiem w miarę i 91 do wykończenia, więc coś tam sobie strzelała, nie? Dudek, nawet świetnie sobie radzi i potrafi odbierać piłkę, nawet jak była zwykła, złota 84. Teraz też uważam, że całkiem fajną robotę robi, nawet mimo, że wydaje się, że jest wolna, to może swoim wzrostem, nie mam żadnego pojęcia, bo nie jest też zwinna, bo agility 64 zwinność, więc i tak
całkiem nieźle sobie radzi. Wiadomo, jak ktoś jest bardzo szybki, no a na ten etap gry to już wszyscy zapierdzielają, nie oszukujmy się, więc jest już lipa, nie? Więc Polska się nadaje się na ten moment tylko i wyłącznie niestety do Squad Battles. To jest smutne. Gdyby to było teraz na początku, to można by było coś podziałać, nie? Nawet, nie wiem, listopad, to jeszcze można by było coś zrobić, ale w grudniu już większość ludzi miało już ikony, miało już składy takie na wypasie, więc to już jest w tym momencie bez sensu. Cash, całkiem fajny zawodnik, bo radzi sobie i biega i walczy, no ale wiadomo, na ten etap gry to już jest różnica. Frankowski do tej pory jest u mnie nawet na w podstawowym składzie, więc bardzo fajna postać, bardzo fajnie biega. Kamczyk, od niedawno ją zrobiłem. Całkiem fajnie, bo ma świetne podania, strzały też ma całkiem fajne i do dużą prędkość, bo 86, ona też jest na skrzydle, więc właśnie mogłem ją ulepszyć. Zalewski, zapierdziela, 93, tylko że właśnie ta pracowitość gubi i jeszcze te skille by się mu przydały, te ma tylko 3 gwiazdki, a 4 by robiły robotę. Prędkość, 93, 92, więc potrafi naprawdę szybko uciec zawodnikom. Dobre dośrodkowanie, bo do tego jest. Potrafi też strzelić, ponieważ ma tą właśnie zewnętrzną stopą, więc całkiem fajnie strzela, tak samo zresztą jak Kamczyk. Bardzo fajnie te piłki wpadają, 87 wykończenia to też potrafiła strzelać. Ale tak jak mówię, oprócz Zielińskiego, niestety to jest drewno. Jak nie, Szymański jest świetnym obrońcą, ale no drewnianym, zanim się rozbuja, to zanim pobiegnie, to trochę to potrwa. Wójcikiem jeszcze 82, tak naprawdę nie grałem, bo dopiero go zrobiłem, ale zobaczymy, bo prędkość 76, 75, 86 agresji, 87 siły, więc może coś z tego będzie, no jakieś 1,90 m wzrostu, więc całkiem nieźle. Tak wygląda skład Polski. Jeśli chodzi o zmiany, no to Bielik, jak gram normalnie, to akurat miałem czerwone kartki, więc Bielik jest za Szymańskiego. Bochniewicz, choć niby jest silny, to jest cholernie wolny. Jest wysoki, jest wielki chłop, ale jest 6,4. Ale jak na swoją siłę, bo ma 98 siły, nie ma tej agresji, więc ta siła niczemu mu nie służy, bo on nie walczy o te piłki. Sprint speed 87, ale zanim on się ruszy, zanim się rozbuja, to trochę minie, a jednak tutaj wiadomo, w tej grze chodzi o prędkość. Agility i balance, sami widzicie, 43-44 i tu jest cholerny problem, nie? Niestety. Walczy, ale to za mało. Sprawdzę, jak będzie właśnie się grało Wójcikiem, choć wiadomo, na ten moment jak wszyscy mają 90 parę, to już jest inna bajka. To kiedyś fajnie wyglądało, kiedyś można było pobawić się, a teraz to już jest ciężko. Co prawda zrobię filmik, gdzie będę grał Polską. Reca, Arkadiusz Reca, 4-5, czyli jak Zieliński, ale prędkość 80. No niby 86 podania, 84 driblingu, ale przez to, że ma taką prędkość, gość jest też cholernie wysoki, fajne ma podania, to wszystko wygląda fajnie, ale jakby to było 90 parę prędkość. I on jest też lewym obrońcą, bo może być i skrzydłowym, i obrońcą lewym, ale niestety przez tą siłę i brak agresji nie nadaje się, kompletnie się nie nadaje. Jakbyśmy go porównali do Frankowskiego, to Frankowski ma obronę tą samą, jest silniejszy Frankowski, jest o wiele szybszy. Strzały nawet ma lepsze, o dziwo, nie? Do Kasza tak samo, co jest najważniejsze w prawym obrońcy? No prędkość, siła i obrona. To są takie podstawy, jeżeli chce się patrzeć na to, nie? No a tutaj w tym przypadku to niestety to nie działa. Tak wygląda skład Polski na obecną chwilę. Wszystko, jak widzicie, jest z ewolucji. No jest jeszcze Kamiński, który miałem nadzieję też coś będzie robił. Też był na początku w lewej obronie, tak samo zresztą jak dosłownie kiedy zrobiłem Kamińskiego, to wyszedł właśnie Frankowski, no to mówię, od razu robimy, nie? Ale jednak mimo wszystko Cash, choć jest wolniejszy, walczy, no widzicie, obrona 52-77, to jest inna bajka kompletnie, nie? Na ten moment to już nic się z tym nie zrobi. Więc tak wygląda obecny skład Polski. Jeszcze właśnie jest Milik.
którego zapomniałem, jak wyglądają jeszcze inne zmiany. Grosicki, Woś, no ona całkiem fajnie, jakby jeszcze miała co prawda z 10 albo chociaż na 85, to też można by było o nią powalczyć, bo mimo wszystko biegała, choć jest low i medium, jeśli chodzi o pracowitość, niska i średnia, to nawet całkiem dobrze sobie radziła w obronie, o dziwo, nie? Całkiem fajnie sobie radziła. Gdyby miała naprawdę to jeszcze parę tych leveli 85, to można by było coś podziałać. Naprawdę można by było coś podziałać, bo prędkość miała, walczyła tą piłkę, o dziwo. I tak to wyglądało. Milik, jeśli chodzi o Milika, 88 strzały, gwiazdki 3-4, słabszej nogi, ale no to jest Milik, to jest drewno, nie? To jest, wiadomo, stoi w miejscu i pomimo tego, to tutaj to się nie zmieniło. Niestety jest po prostu tylko i wyłącznie na zmianie. Jeśli chodzi o inne ewolucje, to jeszcze mam Chodynę. Chodyna, który, wiadomo, na początku pracowitość ma dużą. Ja go na początku zrobimy, ale przez to, że miał dużą prędkość i siłę w miarę, to nie mogłem go ewoluować cały czas. I mogłem wszystkich, ale nie jego. Ma zwinność, ma szybkość, walczy, a mi chodziło wtedy o obrońcę. Więc szybki obrońca, w miarę silny, ale no teraz na tą obecną chwilę, no to troszeczkę za mało, 75. Jeśli chodzi o resztę, to... Aha, jeszcze Kozłowski. No, ale to niestety też nic się z nim nie zrobi. Medium, może teraz będzie coś, bo było na prawe skrzydło. Może będzie coś na lewe, ale to musiało być co najmniej z 10 punktów, żeby to miało minimum 84, bo inaczej to nie będzie miało sensu. U mnie ewolucja wyglądała w ten sposób, że jak mogłem po prostu kogoś dać z Polaków do ewolucji, to po prostu robiłem, bo nie zawsze jest taka opcja. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo, że obejrzeliście ten filmik. W przyszłości nagram film, jak ta reprezentacja Polski radzi sobie w grze, jak sobie radzi podczas meczu, bo stacy to jest jedno, ale jak wiemy, stacy nie grają. A choć mam niektórych, którzy mają 88 niby prędkości 90 parę, to wciąż jakoś inni potrafią ich wyprzedzić, są szybsi, lepsi, zwinniejsi. To jest właśnie problem. Oprócz Zielińskiego, który uważam w naszej reprezentacji jest najbardziej gibki, zwinny, szybki, taki Mbappe dla biednych. Oczywiście przesadzam z tym porównaniem, ale no Lewandowski wciąż w grze uważam ma jedno z lepszych wykończeń, główki ma niesamowite. I no jest wciąż najlepszą postacią. Później uważam Smolarek, Dudek na obronie, mówię o nie o bramkarzu, tylko obronie. Bo ta kobieta, Dudek, sobie naprawdę dobrze radzi. Przez długi czas miałem ją złotą i radziła sobie świetnie. To Frankowski teraz jeszcze doszedł i to są dobre karty, którymi można nawet do tej pory pograć. Ja Frankowskiego i Lewandowskiego mam w podstawowym składzie, który później Wam oczywiście pokażę. A w przyszłości, tak jak mówię, nagram Wam filmik, jak sobie ta obecnie Polska radzi w piątej lidze, więc to nie jest jakiś niesamowity wyczyn. A można już się stresować. Później też pogram w lidze weekendowej i zobaczycie, jak to wygląda. Więc to tyle ode mnie. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam, hej.